Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku już w cyklu Questions and Answers, w którym piątka moich ostatnich gości odpowiada na 10 takich samych pytań. A w dzisiejszym odcinku Magdalena Tul, Szata Kuś, Paweł Krystian oraz Sylwia z zespołu Łysa Góra, Natalia Sikora oraz Artur i Damian z zespołu KA1. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pytanie numer 1. Narzekanie czy marudzenie? Co jest gorsze i jaka jest różnica? No myślę, że narzekanie. Różnica, bo narzekanie jest takie głębiej zakorzenione, myślę, w nas. Marudzenie jest spontaniczne dość. Dla mnie chyba marudzenie jest mniej szkodliwe, bo ktoś pomarudzi i przestaje marudzić, a narzekanie to tak mi się kojarzy z takim dłuższym procesem, więc marudzenie myślę, że bardziej pozytywne. Nie wiem, co na ten temat powie Sylwia, ona pewnie dużo marudzi. Nie, tak mi się wydaje, że właśnie marudzenie jest takim jakimś rozciągniętym procesem, że ktoś jest marudny. Mówi się, nie ma na przykład przymiotnika od narzekania. Ale zobacz, na przykład jak... Bo narzekać sobie można i tyle, a marudzenie to jest ktoś marudny. Twoja córka jest marudna dzisiaj, nie? Tak, ale jak gramy na przykład i ktoś marudzi, że coś mu się tam nie podoba, to zawsze to można zmienić. A jak narzeka, to mi się wydaje, że narzeka już dłuższy czas, że o kurde, zrobiliśmy jeden kawałek i ciągle mi się coś nie podoba i nigdy nie przestanie mi się. Może Paweł jakoś to, po której jest tej stronie? Co? Mi się wydaje, że nie, to są takie dwie współistniejące rzeczy i to często idzie w parze. Natomiast narzekanie chyba zdecydowanie częściej wiąże się z jakimś konkretnym powodem, z jakąś konkretną sytuacją. Więc przegrałaś. To jest coś merytorycznie przynajmniej bardziej pełnego właśnie narzekania. Marudzenie niekoniecznie żąda powodu. Więc to... Dla mnie jedno i drugie jest dokładnie, energetycznie dokładnie to samo. Pożera dokładnie te same sfery w organizmie, w umyśle, w emocjach. Taki sam niszczyciel czasu i ducha. Trochę to jedno i to samo. Narzekanie chyba jest bardziej takie negatywne niż marudzenie, no bo marudzić się każdemu zdarza i w zasadzie to chyba czasem trzeba. Ale lepiej się powściągać. Małoby szybko. Narzekać nie wolno. Pomarudzić czasami możemy, ale narzekać po prostu nie wolno. Także marudzenie jest lepsze. Bo marudzenie jest niegroźne, a narzekanie to jest twardożyt do zgryzienia. To jest bardzo niedobra cecha. Ja bym ponarzekał, że Damian trochę marudzi i właściwie to tyle. W jakim programie telewizyjnym nie wystąpiłbyś za żadne pieniądze? Nie wiem, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Za żadne skarby, w których bym nie wystąpiła. Na pewno w takim, w którym działania nie godziłyby się jakoś ze mną. Właśnie się dowiedziałem, że ten program prowadzi Norbi, tylko nowy prowadzący, więc no, siłą sugestii muszę odpowiedzieć, że nie wziąłbym w tym programie udziału w takim razie. Bo zresztą kiepski byłbym w rozpoznawaniu jakiejś to melodii. Ja bym wziął. W jakiej to melodii? Tak. Jakby byłaby odpowiednie, byłoby wynagrodzenie, to okej, okay, nie mam problemu. No dobra, ale to było pytanie, jakie byś nie wziął. Ale pytanie było, za jakie pieniądze. Tak? W jakim nie wziąłbyś udziału? I za żadne pieniądze. Jeszcze raz pytanie ci powtórzę. W jakie byś nie wziął? Kurczę, tak szczerze to nie mam żadnego pojęcia, jakie są programy w telewizji. A właśnie. Poza jaką tą melodią nie kojarzę żadnego. Ja bym nie wziął w żadnym politycznym programie, nie udzieliłbym wywiadu. Takim, jak to teraz prowadzi programy polityczne. Ogórek. U pani Ogórek bym nie wystąpił. No. Ja bym w żadnym politycznym nie wystąpił. Nie wystąpiłbym w Polo TV, no, po prostu. W jakimkolwiek programie, nie wiem, jakim są programy, nie wiem. Poranek u Józka, nie wiem, wieczór u Kazika. Nie, dlaczego? Ale to... No Sylwia to by wszędzie wystąpiła, tak to ja. Nie. No, ja bym nie wystąpiła w programie rolniczym na przykład. No to czyli pogotowano. Okej, okay, tu muszę się zgodzić z Krystianem akurat. Ja myślę, że w dokumentalnym, fabularyzowanym dramacie medycznym. Bo mało się wiąże z naszą działalnością.
Oj, dużo takich jest. Myślę, że jeden, mówisz jeden. No na pewno w jakimś, co jest disco polo. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. W takim, w którym musiałabym robić rzeczy, których nie chcę. Znaczy, no chodzi mi o to, że tam, gdzie nie mogłabym być sobą. Czego bądź kogo jest za dużo w polskiej muzyce? Blichtru może? Blichtru... Czyli co, czego? Dokładnie. Wydaje mi się, że kultury jest za dużo, czy za mało. Za dużo. Właściwie Artur ma prawdę w odróżnieniu, czego jest za dużo, za mało. On nie ma rozróżnienia pomiędzy dużo, mało i tu jest w ogóle problem taki, wiesz... Za dużo jest chyba blichtru, a za mało kultury. Tak? Zgadza się. No muszę, bo miałbym szybkie odpowiedzi. Wydaje mi się, że dużo jest ego. dużo jest kostiumów. Takich na różnych płaszczyznach. I takich emocjonalnych, duchowych, i też właśnie takich namacalnych, materialnych. Myślę, że nikogo nie jest za dużo. Ponieważ każdy ma swoje miejsce. No troszeczkę może bym jednak namawiała ludzi, żeby bardziej szukali takich gatunków muzyki. Może tak, bo ja nie dzielę na gatunki, tylko na dobrą i na złą. Żeby mniej tego disco polo. Chociaż mnie wkurzasz, denerwujesz dzień w nocy. I tak kocham cię, i tak kocham cię. Perkusji! Ja... Nie, przepraszam, Krystian. To się wydnie chyba, nie? Sprecyzuj, tak, uderzeń stopy chciałaś. Mi się wydaje, że może skrzypiec nie jest za dużo, ale nawet to nie za dużo, to i tak za dużo. Poszło ci w pięty? Bardzo, i to w obydwie. Za dużo w polskiej muzyce, moim zdaniem za dużo jest jakiegoś starania się o to, żeby się wybić na rynku, żeby zaistnieć, komercji, żeby zarobić pieniądze, no po prostu. No, chyba za bardzo się wgłębiam w to. Ja już się wtrąciłam, to już uważam, że... Dla mnie za dużo jest kreowania gustów. Kopiowania i silenia się na efekt i na masowy odbiór. Co trafia najpierw do potencjalnego słuchacza? Tekst czy muzyka? Muzyka, jak najbardziej muzyka. Myślę, że to... No, przepraszam bardzo. No właśnie. Zdecydowanie muzyka, bo przecież bardzo często słuchamy muzyki obcojęzycznej, niekoniecznie w wersji angielskiej. I jednak to, co najpierw do nas trafia, to jest dźwięk. On jest chyba szybszy niż to przesłanie... Bardziej zapadający w tak, pamięć. Tak, no. Po pierwsze. Po drugie, na koncertach, no mówmy się, często jest tak, że jest ogólny muzyczny chaos, że się tak wyrażę. I ten tekst nie zawsze jest łatwy do wychwycenia, a jednak dźwięki są po prostu bardziej takie... Ja mam nadzieję, że w związku z tym, że my gramy kawałki, które są zaczerpnięte z różnych kultur i z różnych języków tym samym. Według mnie też muzyka. Muzyka. Z punktu widzenia twórcy fajnie, jak tekst wypływa razem z muzyką w głowie, tak, żeby to wszystko fajnie grało. No bo to jest poezja, tak? I tekst dla mnie jest ważny. Filozof się trafił. Znaczy, no tak. Tekst. To jeszcze podsumuję, odpowiem przewrotnie, że melodia. Myślę, że muzyka jest głównym nośnikiem, bo każdy nawet jak nie zna tekstu, nie rozumie, to sobie lubi tam coś pod nosem powizdać. Ale ja na przykład należę do ludzi, którzy bardzo lubią też wsłuchać się w tekst i to mnie niesie wtedy. Wydaje mi się, że muzyka to jest ogólnie melodie, wibracja, fala dźwięku. To jest coś, co do nas przemawia najszybciej i dopiero tekst. Jakim jednym kolorem opisałbyś muzykę, jaką wykonujesz? Ostatnią płytę określiłam kolorem niebieskim, dlatego też jest niebieska okładka. Wydaje mi się, że w ogóle mindfulness i taka trochę nostalgia mi się z tym kojarzy, ma kolor niebieski. Natomiast jeśli chodzi o całą muzykę, to myślę, że to jest cała paleta barw. Mam też zresztą znajomego, który widzi muzykę kolorami. To musi być coś fantastycznego. Blue. Mam czerwień przyszła do głowy, dlatego że nasz perkusista Maxi w Szatan.
Ceglany. Jakim kolorem? Niebieski. Dlaczego? Bo taki się pojawił teraz. Jak zapytałeś, o czym wyobraziłaś sobie? Ja bym powiedział, że on czarny. Panowie, jeden kolor, hello, panowie się wyszło? Nie znają na kolorach, może ja się wypowiem. Dobra, dawaj Sylwia. Jeden. Nie mam pojęcia. Różowy. Nie, niech to będzie ekologiczny zielony. No ja bym też powiedział, że zgodzę się z Sylwią jak najbardziej, bo to jest wszystko natura, pola, muzyka, lasy, nie? Muzyka źródeł, dokładnie, no. Natura, muzyka źródeł, wszystko. Ja słuchajcie, zrobię taki wytrych. Łososiowy! Nie, co zrobisz? Wytrychem się. A wytrych, okej. Okay. Ja bym powiedział, że moro. Z jakim artystą muzycznym nie chcielibyście być nigdy porównywani? Nie mam takiego. Może za mało znam, aczkolwiek to mi chyba jest obojętne. Z żadnym. Może z nieżyjącym po prostu jakimś. Tak, jak ktoś powie, że nasza muzyka jest nie, martwa, jak na przykład nie wiem, Jimi Hendrix. To... Ja na przykład bym się nie chciał identyfikować z muzyką tak zwaną folkopolo. To znaczy z takimi przeróbkami bardzo prostymi muzyki folkowej. I nie czułbym się dobrze, gdyby nas porównywano do muzyki jakiejś biesiadnej, czy tam właśnie takiej folkopolo, jak kiedyś była modna. Nie wiem, czy teraz w ogóle to istnieje. Takie przeróbki discopolowe muzyki folkowej, ale jeżeli istnieje, a wiem, że istniało, to nie chciałbym być do nich porównywał. Kogo byś chciał obrazić, powiedz. No właśnie, bo to bym musiał kogoś obrazić. Nie wiem, kogo bym chciał... Popek, ciebie bym chciał obrazić, kuźwa, bo jestem mniejszy od ciebie. I mniej groźny. Ja mam podobno urodę księdza, tak mi ktoś kiedyś komplement sprawił, nieładny. A Popek, ciebie bym chciał obrazić. Sam, ty masz ładną barwę głosu, ale nie chciałbym z tobą zaśpiewać. Na jednym ringu. No. Jednym, nie? Tak? No też jakieś disco polo, kurde, jakby to był, to nie, no way. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Jest nie, to prawda, jest to prawda jak najbardziej teraz w dzisiejszym świecie. Oczywiście nie mówię o tym, że jest to dobre, natomiast twoje pytanie było, czy jest to prawda. Moim zdaniem jest to jak najbardziej prawda. Istnieje, bo funkcjonuje, nie chcemy z tego korzystać. I coraz bardziej to niestety działa w ten sposób, że ludzie muszą z tego korzystać. Trochę tak. Oczywiście jako osobie, która zawsze jednak lubiła dotrzeć, że zadowolić wszystkich, to na początku wolałam, żeby mówili dobrze, ale teraz już się z tym pogodziłam, że niech tam sobie gadają co chcą, a ja robię co uważam. Moim zdaniem to jest ludzkie, że i tak będą mówić ludzie to, co chcą, ale fajnie jakby mówili, kurczę, tak jak jest, więc dla mnie to jest fałsz. Ja uważam, że fałsz. No, faktycznie takie stwierdzenie funkcjonuje, natomiast kwestia, czy ono ma dobre implikacje, z mojego punktu widzenia nie. A jednak chyba ważne, żeby mówili konstruktywnie. Niekoniecznie dobrze, ale jeżeli mówią źle, to żeby to miało jakieś podwaliny merytoryczne. I wtedy jest okej. Okay. No ja tu nie zgadzam się z tym. Nie chciałbym w ogóle się utożsamiać z takim stwierdzeniem. Jak mają mówić, no to mają mówić ważne, czyli konstruktywnie. No to powiedziałem właśnie. Trzy tematy, jakich nie poruszyłabyś, nie poruszylibyście na swoich albumach. No, dotyczącego kościoła, jakoś tak bardzo. Myślę też, że nie poruszyłabym absolutnie tematu politycznego. I myślę, że nie poruszyłabym też tematu typowo takiego komercyjnego, typu łatwy chwyt, żeby. O zdradę mówiła. Ojej, jakoś straszne. O polityce? O rzeczach negatywnych. O imprezie bym nie śpiewał, a często słyszę piosenki o imprezie. Myślę, że o czymś miałkim chyba byśmy nie chcieli śpiewać. No, ty robisz, ty tworzysz teksty, więc... No.
Tak, nie śpiewałbym o rzeczach wprost, o rzeczach oczywistych. Nie opisywałbym tego oto okrągłego stolika wykonanego z drewna, prawdopodobnie, słuchajcie, bułkowego. Mnie się wydaje, że polityka chyba się nie nadaje do takich rzeczy. Ja bym też powiedział, że polityka. Myśmy potrójnie polityki nie poruszyli na nasz. Nie zaliczam. Dobrze, że wypowiedziałam się pierwsza. Masakry zwierząt albo... Masakry słoni w Ugandzie byśmy nie poruszyli. Masakry nosorożców w Kongo. Ja już powiedziałem za dużo, przepraszam, to dla Paweł. No jak się psy... przepraszam, ja już mówię. Ja właśnie wpadłem na taki pomysł, nikt mi zupełnie nie podpowiedział, ale rzeczywiście takich obrazoburczych, obscenicznych tematów myśmy nie poruszali. Polityka? Na razie, na dzień dzisiejszy? Chyba religia? Myślę, że takie tematy, które w pewnym sensie są dowolne dla wielu społeczeństw i wolę, żeby ludzie słuchali muzyki dla rozrywki i dla emocji, dla takiego oderwania się od tej rzeczywistości, która nas trochę przytłacza. Wyjaśnij pojęcie muzyka. Muzyka. Muzyka to dla mnie jest po prostu taka druga skóra. Nie wiem, przyjaciółka, moje życie. To jest moja definicja muzyki. Nie wiem, zaskoczyłaś mnie. Muzyka to oddychanie, to życie. Wiesz co, muzyka jest... dla mnie osobiście jest wypowiedzią duszy. Tak. Jest taką wibracją, która według mnie jest najlepszym sposobem komunikowania się człowieka ze światem, samym sobą i ze sferami dla nas niewidocznymi, ale istniejącymi bardzo mocno i w nas, i poza nami, czyli światem duchowym. Jest jakby głównym budulcem naszej egzystencji i rzeczywistości. Tak ja to widzę, tak to rozumiem, tak to odczuwam. Muzyka. Muzyka to jest coś, co cię rusza i co ma, co jest słyszalne. Co cię rusza, co wzbudza emocje i co powoduje, że wchodzisz w grób. To jest dla mnie muzyka. Dla mnie to jest coś, co płynie. Dla mnie poniekąd to jest to, co tutaj naszą płytę nazwaliśmy. Dla mnie to jest oddech, tak? Dla mnie osobiście, jako człowieka, który gdzieś w tej muzyce bierze udział, nagraliśmy teraz swoją i pokazujemy swoją płytkę, no to jest po prostu oddech, czyli... Nie chciałbym użyć słowa wprostoskocznia, ale to jest coś, co daje mi fajne życie, czyli siedzenie w tej muzyce i ona powinna być w każdym z nas. To jest pewnego rodzaju wrażliwość i ufizycznienie wrażliwości. Kochani moi, muzyka to wszystko, co nas otacza. Nawet jeżeli sobie tak suknę w kolanko i później w stolik, to już jest muzyka, bo to nie jest tylko wyłącznie melodia, ale to jest przede wszystkim, podkreślę, przede wszystkim rytm, harmonia, czyli tak naprawdę, jeżeli człowiek chce muzykę odbierać, to musi odbierać tę muzykę całym sobą i musi się w nią wgłębić i odbierać to wszystko, co nas otacza. I ze wszystkiego można tak naprawdę zrobić i czerpać muzykę. To zapomniałaś o najważniejszym. O skrzypcach? Nie. Właśnie. Nie można być w próżni przy tym wszystkim. Jak już się wypowiadasz jako nauczyciel, to... Nie można być w próżni, tak. No to dla mnie muzyka, to jest muzyka. Muzyka dla mnie jest i głównym zajęciem w życiu, takim zarobkowym, no w miarę staram się, żeby takim profesjonalnym i hobbystycznym, bo po jakiejś pracy zarobkowej, muzycznej, po tym jak tylko mogę, to zajmuję się muzyką właśnie hobbystycznie, coś tam do szuflady się komponuje i tak dalej. I czymś pomiędzy, bo są projekty, które mają namiast i takie półprofesjonalne. Także właściwie taką codziennością od A do Z, w każdym celu. Bardzo przyjemna sprawa. No tak, i co ja mam teraz powiedzieć? Czym jest muzyka? Aha. To muzyka. No ja jestem muzykiem, no więc dla mnie muzyka jest... Ja też jestem muzykiem, on też jest muzykiem. To co? Nie zaszpanowałeś. Trudno. No ona też jest dla mnie i pracą, i inspiracją, mimo że ja chcę inspirować swoją muzyką, ale również inspiruję się muzyką. Jest odpoczynkiem, relaksem, jest w zasadzie
No ona jest wszechobecna, więc w zasadzie... No... Lekarstwem przede wszystkim. Och Jezu, lekarstwem, tak. Ale i niestety czasem jest tym, no, jak to się mówi? Narkotykiem. Trucizną. No, trucizną! Słyszysz coś, czego nie chcesz słyszeć i nie da się już tego odwrócić. Nie da się usłyszeć. No. Kim dla ciebie jest artysta przez wielkie A? Chciałeś, to masz. No wiem. Bo Artur, bo mam na imię Artur, więc przez wielkie A artysta. A kim dla ciebie jest artysta? A jaka? Artur? Kim dla mnie jest Artur? Ty samym Arkadiusz jeszcze Artur i Arkadiusz. Trzymkujak. To są... Który po prostu dzięki swojej wrażliwości w nietypowy, nietuzinkowy sposób opisuje tą swoją rzeczywistość, tak? No i musi mieć taką, użyję słowo dusza, chociaż to mam nie w myśl tak stricte religii czy coś, bo o tym też moglibyśmy długo dyskutować, mam na myśli duszę artystyczną. Dla mnie artysta i człowiek z duszą artystyczną to jest to samo, czyli musi mieć coś w środku, co potrafi pięknie opakować i pokazać. Artysta przez wielkie A dla mnie to jest przede wszystkim człowiek, który jest wolny w swoich wyborach artystycznych. To znaczy, że może tworzyć muzykę nie dlatego, że mu dyktuje tak rynek i to, czego ludzie słuchają, tylko to, co mu w duszy gra i chce przedstawić to i pokazać ludziom i potrafi się tym dzielić i czerpać energię też od swoich słuchaczy. Znaczy, nic w tym sztucznego, prawda, nie ma. To jest dla mnie artysta przez duże A. Artysta przez duże A. Umie grać na skrzypcach. Na altówce i na fideli. Dziękuję, jesteś miły. Artysta na pewno nie jest przede wszystkim warsztatem, mimo że warsztat właśnie w każdej dziedzinie życia jest podstawą bycia kimś przez wielką literę. Zdecydowanie nie powinien podążać właśnie za trendami czy za tym, czego ludzie słuchają, tylko właśnie powinien pociągać innych za sobą, co na pewno nie jest łatwe. No i słuchajcie, jak widać z historii w ogóle, z różnych dziedzin artystycznych, artysta to jest ten, co przymiera głodem za życie i jest sławny po śmierci. To jest artysta przez wielkie A. Sylwia, powiedz kiedy. Stop, już. Dla mnie artysta przez wielkie A to jest człowiek, który do swojej dziedziny sztuki wprowadza coś twórczego, przydatnego dla innych osób zajmujących się tą dziedziną sztuki i dla odbiorców. Ktoś, kto po prostu coś produktywnego, nowego wniósł. I przy tym wszystkim musi być wystarczająco znany, żeby ten jego wkład mógł być powszechny na tyle, żeby zadziałał, żeby to było istotne. I no, to czyli może... nowatorski. No, to jest... Troszeczkę tak. I to może zdarzyć się i za życia, i może się zdarzyć po śmierci. To się jedna i druga droga działa w tym przypadku. Może tak książkowo chyba, bo nie wiem, czy dla mnie. Artysta przez wielkie A, to mówi się o takim artyście, który jest uważany przez środowisko za tego lepszego artystę. Chociaż często uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla innych artystów przez małe A. Ogólnie uważam, że artysta to artysta. To jest człowiek, który jest taki sam jako człowiek i taki sam jako artysta. Czyli osoba, która bardzo szczerze i całym sobą przekazuje głębię siebie.